Wystawę nazwałem React jako nową wystawę, przy czym na tą wystawę składają się moje stare prace i bodajże dwie nowe. Na tej wystawie właśnie chciałem skonfrontować je z sobą. To jest taka wystawa, gdzie pewne rzeczy, które gdzieś tam zalegają w przeszłości, staram się skonfrontować z nowymi rzeczami i poszukiwać pewnych jakichś takich połączeń, pewnych cytatów, pewnych być może relacji, które one tworzą. Jeżeli bym miał się odnieść już konkretnie do jakichś projektów, chyba pierwszy z nich tutaj powstał, ten projekt Widziałem 7 wschodów słońca. To jest pierwszy projekt właśnie, w którym troszkę zrywam już z taką tradycyjną fotografią. Kieruję obiektyw bezpośrednio w kierunku słońca, gdzie następuje palenie właśnie tego materiału negatywowego i to są tego efekty. Tutaj nie doszukiwałbym się dużo więcej, przy czym sam tytuł odnosi się do takiego prostego doświadczania fotografii. Więc ta fotografia ma działać na takim poziomie zmysłów i każdy jak gdyby w pewien sposób tą swoją interpretację tutaj znajdzie. Tym bardziej, że w moim przekonaniu fotografie gdzieś skrywają w sobie, w zasadzie są takim odbiciem, takimi lustrami gdzieś, gdzie my sami odszukujemy pewne rzeczy, które są w nas. Tworzę takie nieistniejące miejsca i próbuję je właśnie umieścić w obszarze fotografii, tworzyć dokument, tworzyć coś, co niby było, co jest związane z moją pamięcią, a nie do końca musi być realnie istniejącym krajobrazem, realnie istniejącym miejscem. I fotografia łączy właśnie dla mnie te przestrzenie wymyślone, te przestrzenie zupełnie moje prywatne z tymi przestrzeniami jak gdyby wspólnymi, więc to dla mnie jest również bardzo tutaj istotne i ważne. Tutaj ten element tego medium fotografii również jest dla mnie bardzo istotny, gdzie staram się też właśnie badać granice, co tak naprawdę ta fotografia jest w stanie nam pokazać, co jest w stanie zarejestrować i czym tak naprawdę jest. Oczywiście ja na to nie odpowiem, natomiast jest to proces, który realizowałem i w jakimś tam sensie ciągle realizuję.